ciągnę. Siema, siema, dzisiaj testuję rolkę do jazdy na kole. Ustawiłem ją w takim optymalnym miejscu, nie wiem, by musiał ktoś mi pomóc i podnieść motocykl i wtedy ustawić tą rolkę. Teraz mam chyba ustawione na wysoki pion. Najważniejsze, że teraz zrobiłem próbę i mogę wysoko koło podnieść i nie przeszkadza mi ta rolka. Właśnie, bo o to chodzi, trzeba ją tak ustawić, żeby nie przeszkadzała, no bo wiadomo, już coś tam latam na tym kole. Wiadomo, jak ktoś dopiero zaczyna, no to musi sobie inny kąt ustawić. O kurde, kogo ja widzę? Pani fotograf. Siema! O, tu akurat policja jest. O, patrzcie, tu kółko zamontowane do jazdy na kole. Willy, Willy! Ustaw w aparacie, jak ręce ustawić. Pierwsza sesja moja na kole. No i patrzcie, błąd znika, nie? Jeżdżę na kole, nie ma błędu, jeżdżę po prostu, pokazuje błąd. Olej wymieniony, odpowiednia ilość. Lubi po prostu ta beta na kole, nie? Co mam wam powiedzieć? Nie, no jest trochę. Nie, jest kozak. No, jest dobrze. Czyli co, mamy koniec? No i tu mam jeszcze takie jedno życie w górze. Piękne, no. Nagrywali mnie z samochodu, ale lepiej mi na tej czwórce, kurde. Ja wiem, bo na tej trójce jest więcej mordęgi. Czwórką to tak się już fajnie jedzie, nie? No trudno, no Paweł, muszę trenować wolną gumę, no. Teraz już mnie zmusiłeś do tego. Co innego gadanie, a co innego teraz, jak mam rolkę, dobra. Tylko to mi wychodzi guma przyspieszana. Nie, wolna. No, coraz lepiej, coraz lepiej. Wychodzi, trzeba trenować!
Ja uparty jestem. Dobra, mała przerwa. Rolka do jazdy na kole, patrzcie to. Bleku trenuje wolną gumę, słabo mi na razie wychodzi, coś tam mi wychodzi. Na trójce próbuję. Właśnie ustawię zaraz kamerę, zobaczę ile mi tam brakuje, jak to tam wygląda, nie wiem. Wiem, że przyzwyczaiłem się do trójki na czwórkę zmiana i czwórka płynna jazda. Spróbuję może dwójkę i na trójkę przełączać, no zobaczymy. W każdym bądź razie rolka jest od Pawła i Bleku trenuje. Ustawiłem kamerę i będę starał się tu przejeżdżać i zobaczę na kamerce sobie później w domu, jak to, ile brakuje mi do tego końca. No właśnie, tu nie chodzi o to, żeby jeździć na tym kółku, to tylko do asekuracji służy. No jestem ciekawy, jak to. A muszę wam powiedzieć o tym kasku Lita. Wiecie co, no powiem wam tak, kąt widzenia ekstra i w tych goglach Lita i w tym kasku i słychać wszystko, nie uciska na uszy, po prostu, no wszystko słyszę. No to była fajna guma. Ale nie wolno. Zwalniam, tak, to 100%, nie? A może to już jest wolna guma, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dwójka i trójka. Wow. Trudno. Będę się starał przez 2-3 tygodnie trenować cały czas. A powiem wam, że na trójce bardziej człowiek się męczy niż trójka i czwórkę zapiąć i jazda naprzód. No i na trójce muszę cały czas manewrować, bo czasami mnie znosi na różne strony. Dobrze, jadę na chaos. Rezerwa.
Majster. Nie no, dlatego, że mi schodzi. Schodzi z baku na dół i nie widzi przez moment. Z dwójki fajnie się trenuje, 2, 3, ale trzeba zapiąć 4 i czasem 5. Czasem zbić znowu do 4. A tak z dwójki na trójkę, no to za mocno buja. Pociągnę! Teraz.